Witam w wywiadzie dla kanału Bramkarskiego, pierwszy historyczny i zabawny. Naszym gościem, moim, waszym, Łukasz Jarosiński. Nie skłamałem. Był bramkarz Wisły Kraków, wychowany wałbrzyskiego Górnika z Internacjonał, z przygodą w Norwegii. Witam. Łukasz, przede wszystkim dzięki wielkie za znalezienie czasu i go poświęcenie. Nie ma problemu. Początek. Grasz obecnie, nie grasz obecnie? Jak u Ciebie wygląda sytuacja? Ja? Tak. Wczoraj w nocy podpisałem kontrakt. O proszę, możesz powiedzieć z kim? Czy jeszcze czekasz na jakieś oficjalne... Nie, już podpisany jest kontrakt. Mogę zdradzić. Wyspy Owcze. O proszę, czyli będziesz przecierał szlaki? Czy nie, byli już wcześniej Polacy? Nie, jeszcze przecież z Wałbrzycha. Nowicki, no. Bramkarz. No i wychodzę na ignoranta, nie wiedziałem. Zagłębił Wałbrzych, ja bym bardziej wychodzę na ignoranta. Okej, okay, ale przed przejściem do Wisły, czyli Wyspy Owcze, czyli to jest temat na przyszłość, to porozmawiamy o tym pewnie przy innej okazji. Ja, no jak tak, tam, co tam? Dwuipółroczny kontrakt podpisałem i co, opuszczam Norwegię na ten czas. Aczkolwiek mam tam swoje mieszkanie już kupione i na pewno w Norwegii się osiedlę na stałe. No ale póki jeszcze jest kariera, póki zdrowie dopisuje, to chcę jeszcze pograć. A powiedz mi, jak trafiłeś do tej Norwegii? Bo byłeś zawodnikiem Wisły Kraków na licznych wypożyczeniach w Lidze Polskiej i w pewnym momencie trafiłeś do Norwegii, a Norwegia raczej nie jest takim kierunkiem, przynajmniej w powszechnym uważaniu, dla polskich piłkarzy atrakcyjnym. Nie, no ogólnie skandynawskie ligi uważa się za słabe w Polsce, tak? Też to było tak, że kolega do mnie wydzwonił już wcześniej, podczas trwania mojego kontraktu z Wisłą Kraków, żebym przyjechał do Norwegii. Ja mówię, daj spokój, ja mam inne plany. Po czym skończył mi się kontrakt z Wisłą i te plany życie zweryfikowało. Postanowiłem wyjechać do Norwegii, spróbować swoich sił i myślę, że z dobrym skutkiem to wyszło, bo mam ponad 100 meczów w pierwszej lidze norweskiej, w najwyższym poziomie rozgrywkowym nie rozegrałem meczów, tylko pucharowe, ale zdobyliśmy srebrny medal w 2015 roku. Czyli... No i dwa awanse z drugiej ligi do pierwszej. Czyli... Jestem zadowolony. No i to jest w skrót. A powiedz, bo tak jak wspomniałeś, ligi skandynawskie są niedoceniane u nas, co jawnie można powiedzieć. Wielu piłkarzy, którzy grają w Norwegii, czy w Danii, czy w Szwecji, zaraz mi nie Skandynawia, bo przechodzą później do lig typu angielski, gdzie są te ligi po prostu porównywane poziomem do nie wiem, do Championship najprawdopodobniej, takie opinie słyszałem. Potwierdzasz tą teorię? No dużo Norwegów w latach 90. wyjeżdżało do Anglii. Teraz też wyjeżdżają. Składa się na to kilka rzeczy, że w latach 90. ta norweska piłka była taka w stylu angielski. Teraz to trochę się zmienia. Są zespoły, które starają się grać w piłkę, ale też są zespoły, które właśnie wrzutka. I tych wrzutek w meczu kiedyś trener obliczył, że 50, nie? Tam w którymś z meczów 50 wrzutek. Nie wiem, ile w polskiej lidze się zdarza. Ale zależy od meczu też. Norweska piłka jest fizyczna, Polska też jest fizyczna, ale mecze odbywają się w ten sposób, że nawet jak drużyna przegrywa 3-0, to i tak drużyna, to i tak ta drużyna atakuje i próbuje strzelić tą bramkę. Myślę, że w Polsce jak przegrywała 3-0, to już tak odpuszcza i przygotowuje się do następnego meczu raczej, tak? Kumulowanie energii. Coś takiego. Tam nie kalkulują za bardzo.
czyli taka gra box to box. Zawodnicy są dobrze przygotowani fizycznie, wybiegani, mają predyspozycję do uprawiania sportu. Czyli typowy klasyk liga angielska, taka można to porównać do takiego początków Premier League, tak mniej więcej, taka zachowajmy proporcje, tak. No ale tak. I jak przyszedłem pierwszy rok grałem w Polsce, no, na bramkarzu zdało się faule. Tam podczas sezonu pierwszego jeden raz mi zagwizdali. Ale to już mnie dwóch tak staranowało konkretnie, jak wychodzili do wrzutki. I tylko raz. A tak jak z jednym się walczyło, czy tam łokciem czy potraktował, to no nie gwizdali na bramkarzu fauli. Czyli i nie gwiżdżą. Takie mają widocznie zasady w tej Norwegii. Wróćmy na chwilę do twojej gry w Polsce. Tutaj o wybiciu się z Wałbrzycha, no to był poziom czwartej ligi, dobrze pamiętam. Tak. Więc tutaj raczej nie ma za bardzo. Ale ja nie pamiętam nawet ile meczów zagrałem, może 2-3 w tej czwartej lidze, tak to grałem w rezerwach. A bardziej zmierzałem do twojego przejścia do Krakowa. Wszedłeś do Wisły, która była drużyną wtedy znacznie lepszej sytuacji niż jest teraz, w której była dużo mocniejsza kadra. Jak to wyglądało wejście? Gdzieś tam na konsultacje reprezentacji Polski jeździłem, bo chciałbym zacząć, jak trafiłem do Wisły, jeździłem na konsultacje reprezentacji Polski. Trener Włodzimierz Ciołek, chciałbym bardzo podziękować trenerowi, zapytał się mnie, czy chciałbym jechać na testy do Wisły Kraków. I powiedziałem, że tak. No i zostałem, tak? Podpisali ze mną kontrakt. Dużą pomoc miałem właśnie od trenera Włodzimierza Ciołka i od pana Czesława Grzysiaka, tak? Który bardzo mi pomógł w życiu. Chciałem bardzo podziękować za to. Uważam, że trzeba mieć takie osoby w życiu, które pomogą, tak? Podpisałem kontrakt. W pierwszym sezonie zagrałem jeden mecz, zadebiutowałem w Ekstraklasie. No i później życie zweryfikowało, że jednak jestem za słaby na ten poziom, tak? Były pożyczenia i wyjazd do Norwegii. W skrócie. Dużym. A Wiśle poznałeś pewnie, próbuję sobie przypomnieć, nie chcę strzelać nazwiskami, żeby nie przekręcić, ale spotkałeś się z wieloma klasami. Błaszczykowski, Baszczyński, Dudka, Stolarski, Żurawskiego spotkałem. Czyli bo przyszedł później tam z Celtic, poszedł do Grecji. Tak. Wrócił do Wisły. Trenera Henryka Kasperczaka spotkałem jeszcze. Macieja Skorże, Adama Nawałkę. No z takimi trenerami, no znanymi w Polsce, tak? I, no, tak. I nie tylko w Polsce, bo Henryk Kasperczak jest szanowany we Francji, w Afryce tak samo. To teraz pytanie, czy ich podejście do piłki było różniące się diametralnie od tego, co spotkałeś w Norwegii? Czy sama filozofia, znaczy, tak jak mówiłeś, gra siłowa box to box, ale jeśli chodzi o, nie wiem, mental, nastawianie odprawy, czy... No tak, różni się. Różni się od norweskiego podejścia, ale ja uważam, że i tak każdy trener ma swoją inną wizję, tak? Jak ma wyglądać przedmeczowa odprawa. Więc nie chciałbym porównywać Polska-Norwegia. No, w Norwegii jest inna mentalność w ogóle. Jest bardziej spokojni, jeżeli chodzi o takie podejście, przygotowanie do meczu. Nie ma takiego pompowania się przed meczem. Też sobie dobre jest. Że trzeba zapierdzielać, tak? Trzeba myśleć na boisku i starać się grać w piłkę. Dobrze, to tak już zbliżając się do końca, z kim najlepszym z bramkarzy mierzyłeś się w klubie, z kim trenowałeś jako
O, inaczej. Któryś z twoich kolegów bramkarzy klubowych w całej twojej karierze był takim najlepszym, takim, którego uważasz, że to był gość? The top. Emilian Dolcha z Rumunii. Jak trafiłem do Wisły Kraków, myślę, że to był przykład profesjonalizmu. Oczywiście Mariusz Pawełek też, tak, ale jakoś bardziej jestem ku Emilianowi. No dobra, miał świetne wejście w Wiśle. Fantastyczne. Później myślę, że głowa w Lechu Poznań nie wytrzymała meczu z Wisłą Kraków. Bardzo mi było szkoda Emiliana. Ale takie jest życie. Tym bardziej w piłce, jeżeli zmienisz klub na ten nieodpowiedni. Że do końca nie miał świadomości, jak to w Polsce może wyglądać. Może tak. Chociaż on, jak grali derby Bukaresztu w Rumunii, no nie miał problemów z mentalem. Wychodził przeciwna drużyna, środkowy palec był pokazywany i go to nie interesowało. Nie wiem, może coś w nim pękło. Nie rozmawiałem z nim o tym. A twój bramkarz, taki idol, to inspiracja, na kim się wzorowałeś, może wzorujesz do dziś? Gianluigi Buffon. Czyli bez niespodzianek. Bez niespodzianek. No, jak dla większości chyba ludzi z obecnej ery. Ja szanuję bardzo innych bramkarzy. To jest taka pozycja, że musisz być silny psychicznie. Mylisz się raz. Przy odrobinie szczęścia jeszcze ktoś cię uratuje, ale przede wszystkim musisz być silny psychicznie. Ale Gianluigi Buffon jest takim od dziecka bramkarzem, który gdzieś tam uwielbiam wręcz. Jednej rzeczy zazdroszczę Wojtkowi Szczęsnemu. Nie kariery, z tego, że mógł trenować właśnie z Buffonem. Tak właśnie pomyślałem. Że... Tak. Okay. To było takie moje marzenie, móc potrenować. No, jeszcze nie wszystko stracone. Tak, na pewno. Mam nadzieję, że ponoć umiera ostatnio. Jak będzie grał do 50 i ja będę miał 40, może. Już jest taka kwestia. Tak. No, to z mojej strony wszystko. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. I tyle.